Ewangelia według świętego Jana jest niebywała, bo odkrywa inne spojrzenie na Jezusa i jego działalność. Święty Jan nie tylko mówi o wydarzeniach, ale mówi o relacji Jezusa z Ojcem. Opisuje zależność Syna od Ojca, posłuszeństwo w wypełnianiu misji, rolę Ojca, ale i przede wszystkim miłość. Miłość zdrową, rozsądną, prawdziwą i wierną. Ta miłość jest wzorcem idealnym dla wszystkich naszych związków i relacji, jakie nawiązujemy. Na niej powinniśmy się uczyć wychodzenia do ludzi. Tu wszystkie elementy są istotne. Dla kontrastu w dzisiejszej Ewangelii mamy przedstawicieli ludu, Żydów, którzy prześladowali Jezusa, bo według nich obrażał Boga. A robił to, gdy uzdrawiał w szabat, gdy mówił o nim Ojciec, czyniąc się w ten sposób równym Bogu. Zapewne według oskarżycieli obrażał Boga wieloma innymi rzeczami, które opisane były w przepisach jako niezgodne. Bo przecież napisano, że należy postępować inaczej. Tyle, że wiele przepisów powstało po to, aby uporządkować zachowanie. Ujednolicić wszystko, żeby nie było mnóstwa interpretacji. Jezus w opisie Jana nie jest taki, jak postrzegają go Żydzi. On jest taki, jacy my nie jesteśmy. To nas pewnie zasmuca, bo brakuje nam wiary, brakuje nam wytrwałości, brakuje nam odwagi. Jezus w swojej mowie zwraca uwagę i zarazem wskazuje, co mamy czynić. A mamy czynić dobro, bo wtedy pójdziemy na zmartwychwstanie życia. I to właśnie nas przerasta, bo czynienie dobra wzmaga ataki przeciwników. Widzimy to w polityce, widzimy w szkole, w pracy. Ten, kto chce coś zmienić, żeby żyło się lepiej, kto wymaga więcej, kto sam z siebie działa, nawet gdy nikt mu nie każe, to zawsze będzie spotykał opór i krytykę. Tak właśnie postępują prześladowcy Jezusa. Widzą, co dzieje się z ludźmi, którzy spotykają na swojej drodze Jezusa, że powracają do zdrowia i stają się szczęśliwi. I to ich wkurza. Będą jak mantrę powtarzać, że nie wolno łamać przepisów, które tak są zapatrzeni, że nie widzą swoich ograniczeń. Jezus działa tak, jak chce Ojciec. A Bóg przecież nie chce smutku i choroby człowieka. Bóg nie chce nieszczęścia ludzkiego. Bo to nie jest dzieło Boże. Bóg na początku stworzenia dał ludziom wszystko, co najpiękniejsze, najlepsze, najbardziej wartościowe. Dał w raju samą radość. A po grzechu, jaki zdarzył się w raju, nie przestał kochać człowieka. Nie przestał się o niego troszczyć i wskazywał w dalszym ciągu, co należy czynić, by szybko powrócić do tego stanu radości. Musimy przeczytać ten dzisiejszy fragment na spokojnie, by właśnie zobaczyć, jak należy żyć, czego przykład dał nam Jezus. Zaczynając od zaufania Bogu, że przeprowadzi mnie przez wszystko w taki sposób, bym czuł się spełniony. Nawet gdy ta droga będzie trudna i wymagająca. Następnym elementem musi być posłuszeństwo Ojcu, jak to mówimy w modlitwie pańskiej, bądź wola Twoja. Tu nie ma dyskusji, że ja to widzę inaczej albo wiem lepiej. Tu nie ma miejsca na samowolkę. Każde pójście za swoimi pomysłami kończyło się w historii źle. Każde nasze pójście za głosem naszych pragnień kończyło się smutkiem, bo dotknęliśmy grzechu, a straciliśmy łaskę. Nie wiem, jakie macie wyobrażenia Boga, ale żaden z nich nie jest prawdziwy. On przedstawił się Mojżeszowi bardzo prosto. Ja jestem. Jest wszędzie. Jest wszędzie, gdzie my jesteśmy. Jest tam, gdzie żyjemy, mieszkamy, pracujemy, bawimy się i grzeszymy. Jest obecny, bo jesteśmy dla Niego ważni. I kocha nas. Jezus mówi o tej miłości. Jezus pokazuje tę miłość. Jezus jest miłością, bo Bóg jest miłością, jak napisał święty Jan. I daje nam życie. A gdy grzech nas uśmierci, to On nas ożywi, bo jest też życiem. Sam Jezus mówi, kto słucha słowa mojego i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne. Oddajmy mu więc cześć i chwałę, bo żyć mamy, a nie być umarłymi.